O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy aż po śmierć na krzyżu. O, udziel mi pomocy i łaski. Daj miłość, głębokie współczucie i zrozumienie Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę 14. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważyć w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, o miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję. I spraw, aby było to dla pożytku mojego i wszystkich, jak gdybym w sposób skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby przypodobać Ci się jeszcze bardziej, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje słowo i zamierzam się nimi modlić, wtapiać całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. Wyciągam ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. 14 godzina, od 6 do 7 rano. Jezus ponownie przed Kajfaszem, który potwierdza wyrok śmierci i odsyła go do Piłata. Mój cierpiący Jezu, jesteś już na zewnątrz więzienia. Jesteś tak bardzo wyczerpany, że zataczasz się z każdym krokiem. Chcę stanąć u Twojego boku, aby Cię podtrzymać, jeśli zobaczę, że jesteś bliski upadku. Widzę jednak, że żołnierze przeprowadzają Cię do Kajfasza. Ty, o mój Jezu, jak słońce pojawiasz się pomiędzy nimi i choć jesteś oszpecony, promieniejesz wokół światłem. Zauważam, że Kajfasz nie posiada się z radości, widząc, że jesteś doprowadzony do tak nieszczęsnego stanu. W blasku Twego światła zaślepia się jeszcze bardziej i w swej złości pyta Cię ponownie. Czy rzeczywiście jesteś prawdziwym Synem Boga? A Ty, miłości moja, majestatycznie i z wdziękiem swoich słów oraz Twoim typowym słodkim i wzruszającym głosem, który podbija serca, odpowiadasz. Tak, jestem prawdziwym Synem Boga. A Twoi wrogowie, choć czują w sobie całą siłę Twoich słów, to jednak zaduszają w sobie wszystko i nie chcąc wiedzieć nic więcej, krzyczą jednym głosem. Winien jest śmierci, winien jest śmierci. Kajfasz potwierdza wyrok śmierci i odsyła Cię do Piłata. A Ty, mój skazany Jezu, przyjmujesz ten wyrok z taką miłością i poddaniem, że niemal wyrywasz go z ust niesprawiedliwego kapłana. I dajesz zadośćuczynienie za wszystkie grzechy popełnione z premedytacją i w złej woli oraz za tych, którzy zamiast ubolewać z powodu zła, cieszą się i radują samym grzechem, co sprawia, że ślepną i tłumią wszelkie światło i łaskę. Moje życie, Jezu, Twoje zadośćuczynienia i modlitwy odbijają się echem w moim sercu. Dają więc zadośćuczynienie i modlę się razem z Tobą. Moja słodka miłości. Widzę, że żołnierze stracili resztkę szacunku, który mieli dla Ciebie, gdyż zobaczyli, że zostałeś skazany na śmierć. Chwytają Cię więc, zwiększają ilość sznurów i łańcuchów i krępują Cię tak mocno,
że prawie uniemożliwiają wykonanie jakiegokolwiek ruchu Twojej boskiej osobie. Popychając Cię i wlokąc, wprowadzają Cię na zewnątrz pałacu Kajfasza. Tłum ludzi oczekuje na Ciebie, ale nikt po to, aby Cię bronić. A Ty, moje boskie słońce, wschodzisz pomiędzy nich, chcąc ich wszystkich objawić swoim światłem. A gdy stawiasz pierwsze kroki, pragnąc zamknąć w nich wszystkie kroki stworzeń, modlisz się i dajesz zadośćuczynienie za tych, którzy stawiają pierwsze kroki, aby działać w złych intencjach. Niektórzy z zemsty, inni aby obrabować, jeszcze inni aby zdradzić, inni aby zabić. Och, jakże wszystkie te grzechy ranią Twoje serce. I aby zapobiec tak wielkiemu złu, modlisz się, dajesz zadośćuczynienie i ofiarowujesz samego siebie. Ale gdy za Tobą podążam, widzę, że Ty, moje słońce, Jezu, opuszczając pałac Kajfasza spotykasz piękną Maryję, naszą ukochaną mamę. Wasze spojrzenia spotykają się i ranią się nawzajem. Choć jesteście pocieszeni, widząc siebie nawzajem, to jednak powstają nowe cierpienia. U Ciebie, gdy widzisz piękną mamę, głęboko zranioną, pobladłą i okrytą żałobą. A u Twojej drogiej mamy, gdy widzi Ciebie, boskie słońce, przyćmionego, okrytego tyloma obrzydliwościami, płaczącego i pokrytego krwią. Ale nie na długo możecie się cieszyć wymianą spojrzeń. Z bólem, że nie możecie wymienić ani jednego słowa. Wasze serca mówią sobie wszystko. Wtapiając się jedno w drugie, przestajecie na siebie spoglądać, ponieważ żołnierze cię popychają. Tak deptany i wleczony docierasz do Piłata. Jezu mój, przyłączam się do Twojej głęboko zranionej mamy, aby za Tobą podążać i razem z nią wtopić się w Ciebie. Rzuć na mnie swoje spojrzenie miłości i pobłogosław mnie. Mój kochany Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa i ja przyszedłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię, jak w udręce i boleści modlisz się, składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającym i przekonującym głosem. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci 1000 tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i zniewagę, której doznałeś. Wszystko, o mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim. Dziękuję Ci i błogosławię Cię. O mój Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw. Tak, abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. O Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty Twoim. Błogosławię Cię. Tak, aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic oprócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.